znaleźliśmy się w miejscu niezwykłym. To właśnie tutaj, w 1414 i 1419 roku, gościł król polski Władysław Jagiełło. To tu, w 1462 gościł inny z polskich władców, Kazimierz Jagiellończyk. To tutaj wreszcie, na tym zamku, goszczony był, bo trudno było to nazwać więzieniem, car Wasyl Szujski. On właśnie dokonał tu swego żywota w roku 1612.
ponad 400 lat potem, jak przebywał tu i dokonał swego żywota Wasyl Szujski, wielka koronowana głowa, jedyny car Rosji, który zmarł poza swoją ojczyzną, mamy znowu człowieka, który wiele osób gromadzi w jednym miejscu. Tym człowiekiem jest Paweł Bilichowicz. Paweł, proszę cię na scenę. Chciałbym powiedzieć, że wybór właśnie tego miejsca jako miejsca koncertu też nie jest dziełem przypadku. Pierwszy koncert promujący debiutancką płytę Pawła, zatytułowaną Życia Szczegół, odbywał się w sali Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, ponieważ właśnie z chóru Vox Singers przy pokisie działającego wywodzi się Paweł i wielu muzyków, którzy będą to dzisiaj razem z nim występować. Natomiast tutaj, na zamku, odbywała się z tego czasu konferencja nauczycieli muzyki, której współorganizatorem był Paweł, podczas której Paweł poznał Monikę Gromek, autorkę dwóch piosenek, jakie dzisiaj usłyszymy. Mówię oczywiście o muzyce, ponieważ autorem wszystkich tekstów jest siedzący razem z nami pan Krzysztof Cezary Buszman, którego serdecznie witam. Witam oczywiście także wszystkich gości, którzy zaszczycili ten koncert swoją obecnością. Pozwolicie państwo, że nie będę wszystkich wymieniał, ponieważ jest nas tu za dużo i trwałoby to trochę więcej niż sama część muzyczna. Natomiast już teraz wszystkich zapraszam do tylnej części naszej sali, gdzie można sobie kupić płytę. Później można ją oczywiście także podpisać. Paweł będzie udzielał autografów. Płyta nie jest droga, kosztuje zaledwie 30 zł. Jeżeli ktoś ma, zapraszamy do kupna. Jeżeli ktoś nie ma, zapraszamy do rozejrzenia się, a już ktoś z sąsiadów pożyczy. Na pewno warto. Ale teraz zapraszam już do wysłuchania koncertu. Dobry wieczór. Jest mi niezwykle miło i niezmiernie miło, że drodzy państwo, w tak dużej ilości przybyliście na mój koncert, ale nie będę za dużo mówił, lepiej zaśpiewam. Wciąż ze zdziwieniem odkrywam, że to, co mówi się o innym, najwięcej mówi o nas samych. I odkrywamy też niezłomnie na życia ostrych zbyt zakrętach to, że najtrudniej jest zapomnieć, o czym się nie chce już pamiętać. Bo my lubimy, daje słowo, stare prawdy odkrywać na nowo. Bo my lubimy, daje słowo, stare prawdy odkrywać na nowo. Bo my lubimy, daje słowo, stare prawdy odkrywać na nowo. Bo my lubimy, daj słowo, stare prawdy odkrywać na nowo. Człowiek zbiera to, co sieje, więc warto czyste mieć sumienie, bo wtedy łatwiej o nadzieję. I odkrywamy głupio nieraz za nowy rok, znosząc szampana,
że czasem kiedyś się umiera, a później cała wieczność dla nas. Do nagrania płyty, która pojawiła się w sklepach 20 kwietnia. 6 kompozytorów i 1 autor tekstów, wierszy na moją płytę. Obecny tutaj Krzysztof Cezary Buszman, już wspomniany wcześniej. Wielkie brawa. Ten utwór, czyli Bo My Lubimy, powstał w roku 1999 w Londynie. 31 grudnia. Czyli, drodzy Państwo, on jest wyjątkowy dla wielu z nas. To jest rok milenijny, 2000, także i dla Krzysztofa on także jest wyjątkowy, ponieważ czytał ten wiersz Krzysztof Kolberger. Kochani, płyta jest bardzo różna stylistycznie. Zaczniemy mocno, rockowo, żeby później troszeczkę Państwa zaskoczyć. Don't.
Kompozytorem tego utworu jest siedzący tam za fortepianem Maciej Mieniek. Nie widać, ale pianiści karierowo będą wychodzić. Dobrze, drodzy Państwo, teraz utwór Krzysztofa Misiaka, także rockowy, drugi, szybki kawałek, mocny, obłędne błędy. Naszego świata są błędy, których nie można spłacić jednorazowym grzechiem z pokryciem. Twój dzień narodzin bloką za nami i przy policę na kruche życie. Życie ciskają się błędy, no które
część taka trochę bardziej rockowa, a później będzie jazz i trochę grania akustycznego. Przed Państwem lustro i portret. W lustrze, co zdradza czasu retusz. Ale się nie chcesz do niej przyznać, rozpamiętując z portretu. A życie biegnie, frunie, płynie, nie obarczaj siebie winą, że nigdy w życiu nie ominiesz tego, co nie chcę cię ominąć. Nim znikniesz znów w dalekich stronach, przyjmij życzenie, to na koniec. Nie znudzi cię strona dokona, nim wreszcie życie cię ochłonie. Wiara nie wymaga cudów, lecz zawsze cud wymaga wiary. A życie biegnie, brunie, płynie, niech nie obarczaj siebie winą, że nigdy w życiu nie ominiesz tego, co nie chce. A życie biegnie, brunie, płynie, niech nie szkoły, to również czasami w wolnych chwilach komponuje. A te wolne chwile
trwały 20 lat. Prawda, Robercie? Po 20 latach skomponował dwa utwory. Jeden był wyszedł, czyli ten. Kochani, Uskrzydlone nadzieje. Utwór inspirowany zachodnim graniem. Nie niemieckim. Stanów Zjednoczonych, z Kalifornii. Robert tak się inspirował. Prawda, Robercie? Prawda. Uskrzydlone nadzieje. Thank you.
ustrzyknąłem nadzieję. Jak czujnie zauważył Paweł, Dominik jest człowiekiem stąd. Notabene Paweł przecież też jest człowiekiem stąd. Dominik to niezwykle skromny, ale jednocześnie niezwykle zdolny młody człowiek. Nie dość, że go żegla, to potrafi też świetnie improwizować. Podam taki przykład swego czasu. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Jakuba Zgostyna organizowała wieczór autorski Artura Justyńskiego. Dominik tworzył muzyczne klimaty do tego właśnie spotkania i został poproszony o zagranie czegoś psychodelicznego. Nic mu nie przyszło do głowy z tych starych psychodelicznych kawałków, więc po prostu na miejscu skomponował własny psychodeliczny kawałek. Także ja mam nadzieję, że jak Paweł będzie tworzył swoją drugą autorską płytę, mam nadzieję, że także do słów pana Krzysztofa, to Dominik zaistnieje jako kompozytor przynajmniej dwóch utworów. A skoro jesteśmy przy ludziach stąd, tam skromnie przy takim czerwonym nordzie siedzi jeszcze jeden człowiek stąd, bez którego też tej płyty by nie było. To jest Tomasz Sarniak. Teraz wytłumaczę, dlaczego nie byłoby tej płyty bez niego. Nie tylko dlatego, że świetnie gra na klawiszach, nie tylko dlatego, że komponuje, ale to właśnie w jego studiu nagraniowym, w studiu Garage Studio, powstawała ta płyta. Ja dodam jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną rzecz, za którą należą mu się wielkoklaski. Tomasz Sarniak w ogólnopolskim plebiscycie na nauczyciela muzyki roku 2017 zajął drugie miejsce. Drugie miejsce w skali całego kraju. Jak więc widać, Paweł współpracuje po prostu tylko i wyłącznie z najlepszymi muzykami. O tekściarzu już mówiliśmy tyle razy, ja myślę, że no panu Krzysztofowi też się jedna rzecz należy. Coraz częściej się mówi panie Krzysztofie i ja w to wierzę, że pana wiersze już za kilka lat trafią do arkuszy maturalnych i trzeba będzie sobie z nimi poradzić na maturze z języka polskiego. Drodzy państwo, ja chciałbym jeszcze kilka słów właśnie o Tomku powiedzieć, ponieważ on był w potrójnej roli. Jako właściciel i realizator, jako muzyk i jako kompozytor na płycie. To właśnie ta płyta jest zbiorem przyjaciół, zbiorem ludzi, którzy wspomogli mnie w jej nagraniu. Właśnie bez Tomka to się nigdy nie stało, dlatego że to studio powstało właśnie niedawno, jest to 2 lata. A kiedy to studio powstało, to wpadłem na ten pomysł, że Tomek no, nie potrafi odmawiać. Zgodził się, nagrywaliśmy tę płytę 2 lata. Naprawdę ciężko jest 26 ludzi zagrać logistycznie. A teraz, kochani, chciałbym państwu przedstawić pozostałych muzyków, niesamowitych. Wspomniany Tomasz Sarniak. Tomasz Dziadek Nowakowski. Pseudonim jest naprawdę, myślę, adekwatny do tego, jak kolega wygląda. Dziadek. Marek Magnetojończyk. Marek, nie ciesz się, po prostu dostałeś największe brawa, bo jesteś w białej koszuli. Także to nie jest to, że fajnie grasz, no. W kabinie prysznicowej, tylko prysznica nie ma. Grzegorz Kumisz-Leliński. Usłyszycie dopiero państwo po raz pierwszy, ale już tutaj do nas wyszedł Radosław Dziegielewski, skrzypce. Piotrek Jędraszczak, saksofon. Robert Krajewski, chórki. A ty dostałeś, że cię nie widać. Największe brawo. I Maciej Wieniek. Maciej Wieniek. A
A tam Dominiku, chodź tutaj. Nasz rodzynku schował się. I Dominik Janiszewski. Oto muzycy, którzy dzisiaj dla Państwa grają, ale nie jeszcze nie wszystkich wymienię, ponieważ będzie to niespodzianka. A teraz specjalnie dlatego wymieniłem w tym momencie tych oto fantastycznych dżentelmenów, ponieważ chciałbym Państwu pokazać ich kunszt, jakimi są wspaniałymi muzykami. Zostawiam na kilka minut Państwa tylko i wyłącznie z nimi. Thank you.
Koncert Paweł Filipowicz i przyjaciele to są właśnie ci ludzie, którzy kochają muzykę, którzy właśnie przekazują ją poprzez swoją grę. W tym miejscu powinien koło mnie stać człowiek, którego również zaprosiłem do zaśpiewania ze mną jedynego duetu. Był to Ryszard Wolbach. Niestety Ryszard bardzo Państwa przeprasza, nie mógł dzisiaj przybyć, choć bardzo chciał. Dla tych, którzy nie wiedzą, a myślę, że takich osób nie ma, Ryszard Wolbach przez wiele lat był wokalistą zespołu Babsztyl, Harlem. Teraz tworzy swoje solowe projekty. Ryszard, bardzo Państwa pozdrawia. Ja ten utwór wykonam solo. Jedność przeciwieństw. Świat widziany, namacalny, najpiękniejszy z tych rozlicznych. Twój ten bardziej racjonalny, mój zaś bardziej romantyczny. Cóż, nie jestem tym zdziwiony, że się temu już nie dziwię, bo świat z każdej jednej strony jest jednością dwóch przeciwieństw. I cóż, nie jest tak jak przedtem. Thank you.
ty za swoim intelektem. Ja jak zwykle zawsze czuję. Jedność przeciwnie. Który pracuje w Studio Garaż, a inaczej w Garaż Studio, jest Mateusz Szulborski, który dziś tutaj powinien występować razem z nami. Ale niestety przydarzyła mu się pewna historia. Dla nas niestety, że go tu nie ma, a stety dla niego, ponieważ wczoraj został tatą. I Mateusz jest w tej chwili ze swoją żoną w szpitalu Świętej Trójcy bodajże i opiekują się wspólnie Adamem. Adamem Szulborskim. I ten oto człowiek skomponował dla mnie utwór pod tytułem Wiersz o różnych światach, który to utwór 20 kwietnia, tak jak wtedy, co płyta wyszła, również wyszedł w postaci telewizyjnej, czyli teledysku. Teledysk, drodzy Państwo, to dzieło Łukasza Klata, też gostynianin, którego również bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za fantastyczne pomysły. W tej chwili pracuję nad drugim teledyskiem, ale szczegóły już wkrótce. Wiersz o różnych światach. Gdybym pięścią wam w stół, może padłbym w drogi pół i do celu już nie doszedł. Gdybym nie zawrócił z drogi i obawy miał w pogardzie, może byłbym dziś ubogi, lecz się w życia cieszył bardziej. Gdyby mu nie mocy wrót, wciąż sumiennie stał na straży, może zdarzyłby się cud, lecz by go nie zauważył. Thank you.
Nie byłoby to tak fajne, gdyby nie to, że postanowiliśmy trochę pojazzować. Drodzy Państwo, i Tomasz Sarniak, ten już wymieniany tu kilkukrotnie, wpadł na pomysł, żeby stworzyć do tego wiersza Tak się mają rzeczy, jazz walc. Posłuchajcie, Krzysztof porównał ten utwór do evergreenów pana Marka Grechuty. Sami ocenicie, czy tak jest. Wciąż w miłości zakochany, więc stąpając na krawędzi, lepiej być oszukiwanym, niż czas w nieufności spędzić. Nie chcę się nikomu żalić, kto ma oczy, ten sam widzi, że się mogę dziś pochwalić tym, że nie mam czego wstydzić. Krzywdę sobie tym robicie i czynicie wiele złego, gdy myślicie, że ich życie jest piękniejsze od waszego. Krzywdę sobie tym robicie i czynicie wiele złego, gdy myślicie, że ich życie jest piękniejsze od waszego. Chyba nikt mi nie zaprzeczy, że odwagą jest największą mówić, jak się mają rzeczy i niczego nie upiększać. Fatum sobie ze mną igra w prozaicznej lat podróży. Nie chcę nic od życia wygrać, a jedynie chcę zasłużyć. Krzywdę sobie tym robicie i czynicie wiele złego, gdy myślicie, że ich życie jest piękniejsze od waszego. Krzywdę sobie tym robicie i czynicie wiele złego, gdy myślicie, że ich życie jest piękniejsze od waszego.
ma ciebie. Bo dopóki słońce świeci, strach miłości nie wybaczy. Więc już nigdy nie idź przeciw, ale zawsze wszędzie za tym. Wieńce miękną ze starości, nawet te z laurowych liści. Idź zawsze za miłością, nigdy przeciw nie na liści. Jeśli przejrzeć chcesz na oczy, to ku prawdzie kroki poczy. Jeśli przejrzeć chcesz na oczy, to ku prawdzie kroki poczy. Przydrzezowaliśmy, jak to można kolokwialnie powiedzieć. A teraz najbardziej ascetyczny utwór na płycie. Utwór, który, drodzy Państwo, chciałbym, żebyście wzięli głęboko do serca i przemyśleli. Jeśli by to zabrało.
dużo było dla mego życia skromną przestrzeń. Podaj mi proszę wielką miłość, bo w niej pomieszczę całą resztę. Jeśli by to za dużo było dla mego życia skromną przestrzeń, to daj mi proszę wielką miłość, bo w niej pomieszczę całą resztę. Chcesz mi coś dać, to dam cel jakiś, bo gdy mam iść, chcę wiedzieć dokąd, gdyż zwodzą mnie fałszywe szlaki, które podobne są obłokom. Chcesz mi coś dać, to daj mi zdrowie, abym miał siłę w życie kroczyć, bez niego pod osłoną powiek. Zbyt szybko gasną jasne oczy. Jeśli by to za dużo było na mego życia skromną przestrzeń, to daj mi proszę wielką miłość, bo w niej pomieszczę całą resztę. Jeśli by to za dużo było na mego życia skromną przestrzeń, bardzo! Dziękujemy Państwu! Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy! Tomasz Czarniak! Tomasz Czarniak! Tomasz Nowakowski! Dominik Janiszewski, Marek Jończyk, Grzegorz Leniński, Robert Krajewski, Maciej Bieniek, Piotr Jędraszczak, Radosław Dzięgielewski. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Oczywiście przede wszystkim Paweł Kubichowicz. Przede wszystkim. Ja skromnie przypomnę, ta płyta jest do kupienia. Na samym końcu sali można kupić płytę. Jak ktoś nie ma kasy, niech pożycza od znajomych, bo naprawdę warto. Kto będzie ich słuchał, a jeszcze nie słyszał, przekona się, że na płycie wcale kolejność nie jest taka jak tutaj. I to wcale nie jest złe. Jeżeli ktoś nie ma kasy, a bardzo mu zależy na tej płycie, to teraz jest pytanie związane z tym oto panem za pleksą. Marek Jończyk, Maksywy Magneto. Aksywę Magneto miał bohater 16, 17 i 18 odcinka pewnego polskiego serialu. Kto za chwilę zgłosi się do mnie jako pierwszy, ma tę płytę na własność. Za chwilę do mnie, jak skończę gadać. Jeszcze nie teraz. Natomiast teraz muzyczna niespodzianka, o której wcześniej mówił Paweł. Zapraszam teraz kilka bardzo potężnych instrumentów na scenę. Instrumentów najlepszych, najgenialniejszych, jakie tylko Pan Bóg wymyślił, czyli ludzkich głosów. Proszę Państwa, teraz razem z Pawłem śpiewał będzie także chór popisu Vox Singers. Zapraszamy. To oni mnie zainspirowali do tego, żeby nagrać płytę. To Robert pierwszy uwierzył, żeby powierzyć mi w 2010 roku pierwsze solówki choralne. I tak od tego się zaczęło.
To są moi przyjaciele, ludzie, z którymi spędzam czas, z którymi wyjeżdżam w wiele miejsc. I to są ludzie wyjątkowi, z ogromną pasją. I jesteśmy naprawdę jak jedna wielka rodzina. Za to im serdecznie bardzo dziękuję. Kocham was, drogie chórzystki, głównie dzisiaj. No tak. Drodzy państwo, utwór zatytułowany Szczęście, właśnie żonie go dedykuję. Kompozytorem tego utworu jest Maciej Bieniek, już wcześniej wymieniany, również akompaniator na co dzień chóru Vox Singers. Się marzył, lecz jakbym bardzo w cud ten wierzył, nie umiem nawet ciebie zważyć, nie mówiąc o tym, żeby zmierzyć. I choćbym z rok wytężać raczył, przez uchylone na świat okno nie jestem w stanie cię zobaczyć, nie mówiąc o tym, żeby dotknąć. Ze szczęścia więc, dla szczęścia śpiewam, co dnia go doświadczam bardziej, bo we mnie się najlepiej miewa, na zewnątrz szczęścia nikt nie znajdzie. Ze szczęścia więc, dla szczęścia śpiewam, co dnia go doświadczam bardziej, bo we mnie się najlepiej miewa, więc najprościej, bo szczęścia przecież po to są tańcem na pierwszym lepszym moście, ale koniecznie wabią. Z poprzednich mnie dopadła zmowa, no bo za dużo rzeczy do twarz, nie mogę ciebie posmakować, choć wystarczyłoby pobąba. Szczęścia więc, na szczęścia śpiewam, co dnia go doświadczam bardziej, bo pewnie się najlepiej gieda, na zewnątrz życia nikt nie znajdzie. Szczęścia więc, na szczęścia śpiewam, co dnia go doświadczam bardziej, bo pewnie się najlepiej gieda, na zewnątrz życia nikt nie znajdzie.
Przestań mówić raz jeden, posłuchaj, lub przynajmniej przez chwilę postaraj. Przez chwilę postaraj. Jeśli zmieni się w tobie stan ducha, to powróci nadzieja i wiara. Nadzieja i wiara. Nie, ja nie chcę ci czasu zabierać. I tak przecież go mam zbyt mało. Lecz najlepszy dzień jest właśnie teraz. Abyś dawną swą wskrzesił wytrwałość. That's
zasłużyć na szczęście i miłość. I razem z nami, kochani. Dziękujemy bardzo.